Anna Maria Iwańska nie stroni od nowoczesności, ale szczególnie ceni sobie tradycyjne techniki. Tytuł wystawy myśli jest nieprzypadkowy, bo wszystko jest w niej przemyślane. Również to, że widz ma wolną rękę w poszukiwaniu własnych skojarzeń. Chciałabym, żeby każdy odbiorca podchodził do tych obrazów w sposób taki indywidualny. Myślę, że każdy z nas ma bagaż innych doświadczeń i każdy z tych prac odczyta coś wedle własnych odczuć. Jeden odczyta jakąś radość, prawda, inny ból, cierpienie, akurat to, co w danym momencie mu w duszy gra. Artystka ma oczywiście swoje przemyślenia związane z prezentowanymi pracami, ale woli je raczej pokazywać niż o nich mówić. Uchyliła jednak nieco rąbka tajemnicy. Z reguły jestem osobą pozytywną, także myślę, że w tych pracach też widać jest raczej taki pozytywny charakter, pozytywne myślenie. Myślę, że kolorystyka przede wszystkim i może sposób oddania nawet chociażby tych portretów, uśmiech, oczy. Myślę, że to pokazuje moje myśli. Autorka wystawy jest od lat związana ze Zwoleniem. Podczas wernisażu nie mogło zabraknąć gości z tego regionu. Artystka chętnie dzieliła się swoimi przemyśleniami, również na temat spraw warsztatowych. Ja jestem grafikiem, także moje podejście do pracy jest takie, że lubię mieć zdjęcie i z tego zdjęcia coś sobie ewentualnie tam wybieram, prawda? Oczywiście szkice czy akwarelki to już jest szybka technika, gdzie mogę wyjść w plener, jeśli mam oczywiście czas. Wystawa będzie miała ciąg dalszy, bo autorka podkreśla, że marzy jej się jednorodny cykl obrazów na wspomniany temat.